Witajcie kochani we vlogu, jest niedziela i zgodnie z obietnicą, jak to sobotę i niedzielę, staram się dla Was nagrywać vloga. Wczoraj mówiłam o tym, że dobro wraca, a dzisiaj właściwie jest sobota, więc jest wczesna godzina. Pięknie słychać ptaki i dookoła mnie piękne widoki, no ale nie za bardzo jest jak Wam pokazać te widoki. Jestem dalej w Szklarskiej Porębie, a być może mam jeszcze taki głos poranny, bo no właśnie wcześniej rano wstałam po to, żeby nagrać dla Was tego vloga w związku z tym, że obiecałam nagrywać go co niedzielę i wiem, że wiele osób czeka, bo te vlogi dają Wam ogromną nadzieję, ogromną radość i taką chęć do życia. I tutaj będąc w Szklarskiej Porębie, prowadząc wakacje z Iwen, wykłady, w tym roku było to wyjątkowe przeżycie, dlatego że mam wrażenie, że przyciągnęłam osoby, które przyjechały tutaj w określonym celu, to znaczy. No i właśnie o tym chciałam, żeby był odcinek, czyli my spotykamy ludzi w określonym celu, my spotykamy ludzi na naszej drodze, bo mieliśmy ich po prostu spotkać i rzeczy dzieją się w naszym życiu, dlatego że powinny się wydarzyć. Czyli jak to się mówi, nic nie dzieje się bez przyczyny. No i rzeczywiście to jest tak, że ja nie jestem w stanie wszystkiego wytłumaczyć, ja nie jestem w stanie powiedzieć, tak, wszystko się dzieje bez przyczyny i te dobre i złe rzeczy, co w związku z tymi tragediami, które dotykają ludzi, czy również one się dzieją bez przyczyny. Tak jak powiedziałam, ja nie znam odpowiedzi na wszystko i wierzę w to, że jest i dobro, i zło, i że dobro zwycięża. I rozumiem, że czasami są sytuacje, w których ktoś nie zawinił, a wydarzyła się jakaś tragedia. I na pewno w niektórych sytuacjach, z niektórych tragedii dzieją się później różne rzeczy, które nas doprowadzają tam, gdzie jesteśmy. A z takich rzeczy, które miały być dobre, czasami złe rzeczy się dzieją, zły również się podszywa pod dobro. No i patrząc na to w ten sposób, to rzeczywiście życie nie jest łatwe i często musimy rozeznawać pewne rzeczy. W niektórych sytuacjach musimy po prostu zawierzyć Bogu i powiedzieć: Jezu, ufam Tobie i godzić się z tym, co nas spotyka. No bo jeżeli spotyka nas tragedia, spotyka nas nieszczęście, to w niektórych sytuacjach po prostu bardzo ciężko jest zrozumieć tę sytuację i wierzyć w sens, jakiś wyższy sens tego, co się wydarzyło. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić tutaj w filmie na takich sytuacjach, że ktoś traci majątek, ktoś traci mieszkanie, ktoś traci pracę, ktoś traci partnera, znajomego, bliskiego, w taki sposób, że na przykład ktoś odchodzi, czy skrzywdzić jak najbliższa osoba i zastanawiasz się, po co to było. Zobaczcie, kochani, że często z perspektywy czasu widać, że wszystko, co się w naszym życiu wydarzyło, miało jakiś określony sens i cel i było to po coś. I myślę sobie, że te takie nieprzyjemne sytuacje, które są w naszym życiu, po prostu nas kształtują, nas wzmacniają, nas ulepszają, naprowadzają nas na właściwą ścieżkę. I nieraz było tak, że jeżeli coś się niefajnego działo w moim życiu i spotkałam niefajnych ludzi, niedobrych ludzi, to jakby dawało mi taką siłę, żeby dalej robić to, co robię, a nie zadawalać się tym, co już mam, jakby nie zadawalać się tym, co osiągnęłam, w takim sensie nawet i duchowym, tylko pozwala mi się rozwijać, pozwala mi znajdować w tym wszystkim jakiś głębszy sens. I w jednym z filmów mówiłam o tym, jak spotkałam Boga. I tak z perspektywy czasu widzę, jaki był sens w tym, co się wtedy wydarzyło, w śmierci mojego przyjaciela. Oczywiście też nie chcę, żeby ktoś odebrał ten film na zasadzie takiej, no jak można komuś życzyć śmierci, to absolutnie nie o to chodzi. Tylko z perspektywy czasu widzę, że śmierć jednej osoby doprowadza do zbliżenia do Boga drugiej osoby i osoba, która zbliża się do Boga i zaczyna o tym mówić, czyni ogromnie dużo dobrego, dlatego że inne osoby, słuchając mnie, również bardzo często dajecie mi swoje świadectwo i mówicie o tym, jak zbliżyliście się do Boga, jak znaleźliście sens życia, jak zmieniło się wasze życie, więc to jest ogromne oddziaływanie na inne osoby. I czasami myślę, że musi się coś złego wydarzyć, żebyśmy zrozumieli, co mamy, jak cenne jest życie, żebyśmy chcieli coś zmienić i to jest dla nas często taka właśnie motywacja do tego, żebyśmy coś w życiu zmienili, żebyśmy poszli w innym kierunku. A tutaj właśnie podczas wyjazdu wakacyjnego
osoby, które tutaj przyjechały, okazało się, że jest bardzo dużo, nie wiem czy wszystkie, że jest bardzo dużo osób głęboko wierzących. I to są takie tematy, o których można sobie porozmawiać wspólnie z innymi osobami. Można opowiedzieć o cudach, jakie Bóg czyni w naszym życiu. Potrafimy poopowiadać o tym, co się wydarzyło i gdzie widzieliśmy Jego działanie. I to jest niesamowite, bo jestem przekonana, że wiele osób stąd wyjedzie w takim poczuciu, że to, co się dzieje w ich życiu, to ma sens, to jest prawdziwe i Bóg żyje, Bóg jest wśród nas. Bo często jest tak, że my się po prostu nawet nie mamy z kim podzielić takimi rzeczami, bo niektórzy na nas patrzą, coś jest nie tak, nie? Słyszy głosy i po prostu doświadcza cudów, a jest to tylko i wyłącznie imaginacja naszego mózgu. Więc ja myślę, że jeżeli wy myślicie, że to jest tylko imaginacja waszego mózgu, no to po prostu zły tak podpowiada, bo zły zrobi wszystko, żeby nam się nie udało wrócić na dobrą stronę. Ale tak jak już w jednym filmie powiedziałam, jeżeli coś takiego złego się dzieje i czujesz działanie złego, po prostu wyprzyj się go. Ja mu często bardzo brzydko mówię, żeby sobie po prostu poszedł. I moje życie należy do Boga, ja wierzę w Boga i wierzę w to, że Bóg czyni dobro, Bóg jest dobry i Bóg chce dla nas jak najlepiej. Bóg nam daje rzeczy takie, jak jesteśmy w stanie udźwignąć, a jeżeli nie jesteśmy, widocznie one dla nas nie są. Ale zobaczcie, że często jak minie jakiś czas, okazuje się, że spokojnie sobie poradziliśmy z tymi sytuacjami. I niedawno miałam takie przemyślenia. Mam teraz ponad 40 lat i kiedy pomyślałam o swoim życiu, kiedy miałam 20 lat, to zerwanie z chłopakiem było tak tragedią życiową, że mam wrażenie, że kończy się życie, a pokłócenie się z rodzicami było taką tragedią, że po prostu wyprowadzam się już z domu i moje życie legło w gruzach. I wtedy, kiedy pojawiły się jakieś problemy, to często wydawało mi się, że to już jest koniec życia, już więcej nic się nie wydarzy, już mnie nic więcej dobrego nie spotka. Z perspektywy 20 lat, to ja zdążyłam być już księgową, kadrową, trenerem personalnym, trenerem intercyclingu, gdzie trenowałam osoby w Polsce, uczyłam ich jeździć na rowerach stacjonarnych. Miałam epizod taki, w którym intensywnie jeździłam na rowerze górskim, ryzykując czasami życie, szybko zjeżdżając. Miałam taki czas, gdzie miałam więcej wolnego, gdzie byłam pracoholikiem, przeżyłam depresję, przeżyłam bankructwo. Przeżyłam zmianę pracy niejedną, w wieku ponad 30 lat zmieniałam zawód przecież. Więc kochani, ja często tymi filmami też chcę Wam dać do zrozumienia, że naprawdę bardzo dużo można. Ja nie wiem, może ja za mało opowiadam tych rzeczy, które się wydarzyło w moim życiu, ale wydaje mi się, że wydarzyło ich się bardzo dużo. Przeżyłam również alkoholizm, przeżyłam również sytuacje takie patologiczne w rodzinie, bliższej, dalszej, już nie chcę dokładnie tego opowiadać. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, co często inne osoby również czują i jak się czują osoby, które tutaj na zewnątrz pokazują, że są uśmiechnięte, że są zadowolone, a w głębi serca pojawia się ból, smutek i nieumiejętność wyjścia z takiego swojego więzienia, w którym się zamknęło. To jest więzienie samotności, to jest więzienie użalania się nad sobą, to jest takie więzienie, nikt mnie nie kocha, nie lubi, sama siebie, czy sam siebie nie kocham, nie lubię, nienawidzę. I to jest bardzo ciężkie, żeby stamtąd wyjść, a już na pewno jest bardzo ciężkie, żeby wyjść stamtąd samemu. Dlatego myślę, że nic się nie dzieje bez przyczyny i osoby, które spotykamy na naszej drodze, spotykamy w określonym celu. Być może jesteś taką osobą, która ma taki problem, oglądasz ten film i myślisz sobie, wow, to jest to rozwiązanie mojej zagadki, muszę zacząć walczyć o siebie, skoro Wierzbicka tak mówi. A czasami jest tak, że na ulicy spotykamy osobę, zaczynamy z nią rozmawiać i dlatego jednego słowa wiemy, że musieliśmy tą osobę spotkać i ona jest takim słowem od Boga, bo ja uważam, że Bóg przemawia przez inne osoby i często stawia nam inne osoby na drodze, tylko trzeba się, kochani, rozejrzeć dookoła siebie. I tak jak powiedziałam we wczorajszym filmie, jeżeli poprosisz 99 osób, i one Ci odmówią, to znajdź setną osobę, która jest w stanie Ci pomóc. Proście, a będzie Wam dane. I to samo powinniśmy zrobić w sytuacjach różnych życiowych. Prośmy, a będzie nam dane. Prośmy o pomoc, prośmy o przytulenie, prośmy o dobre słowo. Prośmy, żeby ktoś nas wysłuchał. My często tak bardzo jesteśmy zabiegani, tak bardzo pędzimy w tym świecie. Bierzemy udział często w wyścigu szczurów, zapominamy, że z tego kołowrotka można się zatrzymać. Tam jest dziurka, wystarczy przez nią wyjść. Że nie zauważamy ludzi, którzy potrzebują pomocy, nie zapytamy innych, bo mamy swoich spraw bardzo dużo.
Natomiast ja też zawsze podkreślam, ludzki mózg ma nieograniczone możliwości, a nasz czas jest często z gumy. Jesteśmy w stanie poprzestawiać sobie rzeczy albo ustawić sobie tak priorytety, że wywalimy z tego życia rzeczy, które są takie dla nas zbędne, na przykład oglądanie mediów społecznościowych czy telewizji. Jesteśmy w stanie znaleźć czas dla drugiego człowieka. A ty, jeżeli masz problem, to nie myśl sobie, nie będę tam ich obarczać moimi problemami, co ja tam będę innym opowiadać, ale kochani, w sytuacji, w której my czujemy taką bezsilność, bezradność, tak po prostu nie dajemy sobie rady i często tak jest, że po prostu niektóre sytuacje po ludzku są beznadziejne i jakby bez wyjścia, to dla Boga tam nie ma rzeczy niemożliwych i właśnie wtedy często stawia nam inne osoby czy inne sytuacje, które dają nam taki właśnie promyk słońca, jak tutaj widać, że to słońce się przebija, taki promyk słońca, promyk nadziei i okazuje się, że tam, gdzie człowiek nie mógł, tak, tam Bóg może, ale często też działa przez inne osoby i czasami ciepłe słowo, czasami nakierowanie czyni to życie zdecydowanie lepszym. Natomiast jeszcze tak na koniec, jeżeli jesteś osobą, która miała ciężkie dzieciństwo, bo był alkoholizm, czy była jakieś dysfunkcje, rodzice nie przytulali, nie kochali, nie znasz tego, nie lubisz się przytulać, jesteś osobą, która raczej ucieka od innych osób, to szukaj pomocy, szukaj grup wsparcia. Są grupy DDD, DDA, one są najczęściej razem. I to są grupy dla dorosłych dzieci rodzin dysfunkcyjnych czy dorosłych dzieci alkoholików. Tam znajdziesz pomoc, tam są osoby, które mają podobnie jak ty. I tylko taka grupa daje nam poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że są inne osoby i że nie jesteście ześwirowani i że faktycznie inne osoby też tak myślą. I w grupie jest zawsze siła, kochani, w grupie siła. Mówi się, że jak Bóg z nami, to kto przeciwko nam? Jak grupa trzyma się razem, to grupie nic nie zaszkodzi, więc warto, nawet jeżeli jesteście outsiderami czy osobami introwertykami, wychodzić do innych ludzi, bo być może to, jacy jesteście też, wynika z tego, czego doświadczyliście w życiu, czego doświadczyliście w dzieciństwie, a później bardzo często, bo to jest też tak, że my spotykamy ludzi, którzy są naszymi lustrami, więc jeżeli spotykasz kolejną osobę, która cię krzywdzi, to musisz zacząć pracować nad sobą, nad swoim serduchem, nad swoją głową, pójść na tą grupę wsparcia, bo tylko miłość do samego siebie sprawi, że zaczniesz przyciągać ludzi, którzy również będą cię cenić i będą chcieli dla ciebie jak najlepiej. I pamiętaj, że jeżeli zaczniesz czynić dobro, jeżeli zaczniesz odwracać się w tą dobrą stronę życia, to również zły zacznie przebierać nogami i rzucać grzmotami, bo mu się to przestanie podobać. Bardzo często, kiedy chcę nagrać jakiś fajny, taki Boży film, to dzieje się coś takiego, co mi uniemożliwia i chyba lepiej mi wychodzi nagrywanie filmów z zaskoczenia, tak jak dzisiaj po prostu siadłam i nawet nie wiedziałam, na jaki temat nagram ten film i wtedy się nic nie dzieje. Natomiast kiedy to planuję, to wydarzy się mnóstwo rzeczy, włącznie z tym, że zepsuje mi się stojak, telefon, mikrofon albo po prostu się dźwięk nie nagra. Także kochani, pamiętajcie, że zły czuwa i on nie da wam tak spokojnie po prostu czynić dobra. Ale dobro jest silniejsze, dobro zawsze zwycięża i warto być dobrym, warto pomagać, warto walczyć o siebie. Popatrz obok siebie, Bóg stoi tutaj i chce dla ciebie jak najlepiej. Pamiętajcie też, że On nam daje wolną wolę. Wiele ludzi opowiada się po stronie zła, stąd też dużo zła na świecie, ale też stawia nam innych ludzi do pomocy. No niestety czasami też podszywa się pod dobro, więc dobrze jest rozeznać, ale pamiętajcie, dobro zawsze zwycięży zło, więc warto być dobrym, czynić dobro i rozejrzyjcie się dookoła, bo może są osoby, które potrzebują pomocy, a często jest też tak, że jak się odkleimy od swoich problemów, pomożemy innym osobom, to nasze problemy nam się wydają po prostu nieco mniejsze, a jeżeli sami czujecie pomocy, leżycie, po prostu czujecie, że to już jest koniec, wyciągnijcie rękę po pomoc. No już na sam koniec, jeżeli się topimy i na plaży jest wiele osób, to mamy duże szanse, że się utopimy, ale jeżeli się topimy i na plaży jest jedna osoba i do tej jednej osoby zawołasz, to szanse, że się utopisz, masz małe, dlatego że ta osoba będzie czuła się w obowiązku ci pomóc. No i tak też jest w życiu. Jeżeli potrzebujesz pomocy, znajdź sobie tą jedną konkretną osobę, popatrz na nią, podejdź do niej, powiedz, że potrzebujesz pomocy, poproś o spotkanie, poproś o rozmowę, poproś o ciepłe słowo, na pewno ci pomoże, jestem tego przekonana, a jeżeli nie, zapytaj kolejnej osoby. Kochani, życzę wam pięknej niedzieli, ja idę rozpocząć dzień od mojej ukochanej kawki, którą uwielbiam pić nad czo, później śniadanko,
prowadzę cały dzień wykład. Wieczorem mamy grilla integracji, na którą bardzo się cieszę, chociaż też często mi organizm podpowiada, zostań sobie w pokoju, będzie fajnie, jak będziesz sama, ale nie. Jak ci mózg podpowiada, zostań w pokoju, będziesz sam, sama i będzie super, to masz właśnie dokładnie zrobić odwrotnie. Jak ci mózg podpowiada, nie iść do tej osoby, bo się zmłaździsz, masz dokładnie zrobić odwrotnie. Jeżeli mózg ci podpowiada, nie dzwoń, po co inny będziesz opowiadać po problemach, masz dokładnie zrobić odwrotnie. Tak zwana odwrotna Boża logika. Pięknej niedzieli. Do zobaczenia w następnym vlogu.